Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No takie pytanie jest za 2 tygodnie i 4 dni, czyli 3 listopada, jakby Jezus głosował. Sugerujesz, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No możesz sugerować też ten filmik, komu się da, tak? Czym więcej ludzi ogląda, tym lepiej. 3 listopada. No, wszystko leży na tej szali amerykańskiej teraz. Czy Ameryka będzie Ameryką, tak jak była od 250 lat? Czy zacznie drogę socjalizmu, tak jak bolszewicy wprowadzili siłą komunizm i socjalizm w Rosji? Komuniści polscy przywiezieni z Moskwy w 1944 roku też prowadzili siłowo, no, a teraz Ameryka. Jest możliwe, że Ameryka wybierze socjalizm, tak jak Wenezuela wybrała. Tam oficjalnie wybrali Maduro, Chaveza wybrali. Maduro to ten ostatni jest. Na Kubie no to siłowo. Hitlera też wybrali demokratycznie, no i doprowadził do jednopartyjnej. No i gdzie jest Kościół w tym wszystkim? Gdzie są zbory protestanckie? Gdzie jest religia? Gdzie jest wiara? No dużo, dużo ludzi zarzuca papieżowi, że w czasie II wojny światowej nie walczył z Hitlerem. No ale jak grupa szwajcarskich halabardników broniących papieża ma bronić Watykanu, czy ma bronić Żydów? No były to czasy ciężkie. No ale teraz są też ciężkie. Ludzie wiary, ludzie wierzący, ludzie religijni w Ameryce, no często czują się jakoś takimi bezdomnymi ludźmi, którzy w zasadzie nie mają partii politycznej. W Ameryce nigdy zasadniczo nie było partii, która by się nazywała chrześcijańska demokracja. No jest partia demokratyczna, która w ostatnich latach zmieniła się w partię socjalistyczną, no ale nie było partii takie z podźwiękiem religijnym, no bo konstytucja jednak mówi, że ma być rozdzielenie państwa od religii. No dlaczego to było to rozdzielenie? No dużo ludzi to nie rozumie, dlaczego to było rozdzielenie. Rozdzielenie to było takie, że po prostu był kościół anglikański, no i trzeba było chodzić do kościoła, trzeba było chodzić do domu modlitwy, tak, także, że w zasadzie to było przymusowe, to nie było wyboru, bo jednak te zbory protestanckie, no to one działały jako ratusz, one działały jako zbiórka podatków, tam ludzie się rozliczali, no to nie było wtedy przecież ani policji, ani więzień, ani ludzie zbierali się, opodatkowywali się sami, sprawowali pewną strukturę władzy, robili, no i ten cały ten kościół anglikański robił to, co wcześniej kościół katolicki robił. No w Anglii jednak te 6 czy 7 żon tego Henryka VII czy VI, no to spowodowało, że papież nie dał mu rozwodu i powstał kościół anglikański. I wtedy król angielski powiedział do wszystkich biskupów katolickich: powywieszam was wszystkich, albo macie być biskupami w moim kościele anglikańskim. No i tak zostali, tak? Później przez lata tam były walki i tak dalej, i tak dalej. No ale kościół jako taki, no to można powiedzieć, jest to klej sklejający społeczeństwo. No i daje jakąś taką podstawę. No i ta zagubienie ludzi religijnych czy wiary po prostu jest teraz nieprawdopodobne w tym sezonie wyborczym, tak? To przez ostatnie 4 lata socjaliści atakują nieustannie ateiści, agnostycy, wszyscy ci ludzie, szataniści, nie szataniści, wszyscy ci, którzy walczą przeciwko Biblii, dochodzą coraz bardziej do głosu. No i teraz jest takie pytanie, czy,
ci wierzący, no czy oni powinni głosować za tymi politykami, którzy mówią, że witamy wszystkich, że wszyscy są dobrzy, że wszystkich trzeba szanować, no czy głosować za tym, który mówi, że tych dzikich emigrantów, tych bandziorów trzeba po prostu wsadzić do klatki i ich wysłać. No Trump mówi, że w zasadzie bandziorów i dzikie zwierzęta, które doprowadzają do spraw kryminalnych w Ameryce. No i to w zasadzie można zrozumieć, tak? Biden mówi, że trzeba granice otwierać, no bo ludzie, którzy przychodzą tutaj i są na garnuszku państwa, no to głosują socjalistycznie. No tak jak wszyscy nauczyciele, profesorowie, gazety, nie gazety, wszyscy, którzy żyją, te 10-15%, które żyje z reszty 80%, no to zawsze propaguje socjalizm. Policjanci, szpitale, nie szpitale, tego rodzaju, to oni po prostu są socjalistami z definicji. Teraz, czy głosować za kimś, kto ostatnio zrobił no, duży postęp na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie układy pokojowe, tam zaczyna to się wszystko, Arabi z Żydami zaczynają nareszcie się dogadywać, ambasady otwierają w Jeruzalem, dobre stosunki następują z Arabii Saudyjskiej, z Dubaju i tak dalej, Katary, nie Katary. Teraz ostatnio z Somalii tam powymieniali się setki tych bandziorów terrorystycznych powypuszczali, no w imię tego, żeby był spokój. No coś się dzieje, tak? Coś się dzieje. Przez dziesiątki lat nikt nic nie robił. No Obama wyspecjalizował się w wysyłaniu dronów takich, które atakowały, zabijały tych terrorystów. No i w tym czasie wiceprezydentem był Biden. Także to też pytanie, na kogo głosować? Na tego, co robi pokój, czy na tego, który był wiceprezydentem, których tam wybijał tych ludzi? No, czy głosować za tym, który mówi, że będzie uzdrawiał chorych, tak? Biden mówi, że będzie uzdrawiał chorych, no ale tyle tylko, że to uzdrawianie chorych to znaczy, że opodatkowywanie wszystkich zdrowych i chorych do nieprawdopodobieństwa. No teraz ktoś w Ameryce, jeżeli pracuje, no to powiedzmy nawet, jeżeli zarabia 20-30 dolarów, czyli powiedzmy to jest 40-60 tysięcy dolarów na rok, no nie jest to brzmi dużo, no ale jeżeli w podatkach jest zabrane federalnych 20%, w podatkach stanowych jest zabrane 10-15%, opłaty za dom 300-400, 500-600, 800 tysięcy, to też są makabryczne, także dużo nie zostaje, no i Biden proponuje, żeby jeszcze było drożej. No i trzeba pamiętać, że przy tych pensjach 20-30 dolarów na godzinę, no to pracodawca płaci jeszcze na rodzinę 20 tysięcy, także to jest następne 10 dolarów na godzinę. Także każdy pracownik, który pracuje, ma ubezpieczenie zdrowotne, które kosztuje 20 tysięcy. No to jeżeli na dzień dzisiejszy kosztuje 20 tysięcy, no to ile będzie kosztowało, jeżeli wszyscy będą mieli ubezpieczenie zdrowotne, czy pracują, czy nie pracują. No będzie kosztowało 30 tysięcy dla tych, którzy pracują, czyli znowu to wykańcza. Także matematyka jest dosyć makabryczna. No ale Biden obiecuje tą kiełbasę, tylko nikt się nie pyta, z czego i dla kogo będzie ta kiełbasa zrobiona. No czy głosować na Hama, no tak nazywają Trumpa, no, że on jest chamem, że jest ćwokiem, no ale on po prostu mówi tak jak jest, mówi prawdę, większość ludzi normalnych się z nim zgadza, no to, że ma szorstki język, to, że ma te określenia czasami takie dobitne, no to wśród ludzi, którzy znają życie, to nie jest to takie straszne, czy głosować na Bidena, dla Bidena, który to, przepraszam,
który jest w zasadzie zawodową, polityczną czerwoną świnią, od 50 lat jest w tej polityce, nic go tam nie odspawa od tego koryta. No teraz się okazuje, że jego syn narkoman, dziwkarz i w ogóle też nieudacznik oddał komputer do naprawy, nigdy go nie odebrał. No i teraz New York Post opublikował, co tam było. No a tam było, że syn pisał, że ojcu musi oddawać 50% swojej działki, że uskutecznił tam jakieś spotkanie z Ukraińcami. Także Biden wiedział o tym przez lata, cały czas mówił, że nic nie wiedział. Biden, syn Bidena miał 80 tysięcy miesięcznie w Radzie Nadzorczej na Ukrainie, tak jak Kwaśniewski miał chyba 60-70 tysięcy. Takie same czerwone świnie. No ale to właśnie, czy głosować na tego zawodowego polityka? On jak dochodził do polityki, to do 62-letniego powiedział, że najwyższy czas już zrezygnować z polityki. No a teraz ma sam 70 parę lat, idzie na polityka. No to są takie uproszczone, powiedzmy, i śmieszne, można powiedzieć, określenia, jak to wszystko, na kogo głosować. Ale Kościół, gdzie w tym wszystkim jest Kościół? W Kościele ksiądz czy pastor zawsze może popatrzeć i wybrać jakieś tam miejsca z Biblii, żeby pokazać przypadek dla kandydata, czy tego, czy tamtego. Ogólnie przywódcy religijni nie wchodzą w te sprawy polityczne, no bo tak jak wspominałem, jest to rozdzielenie, no ale kiedyś to było to rozdzielenie, żeby nie zmuszać do chodzenia do kościoła czy do zboru, a teraz jest to, że komuniści chcą wyganiać po prostu, no i duchowni się boją, tak boją, no ale tak dyskretnie, czasami subtelnie, czasami mniej. Jak się papieża Franciszka spytali w 2016 roku, co on myśli o Trumpie, no to socjalistyczny papież powiedział w ten sposób, że Trump, osoba, która myśli o budowaniu murów, no miał w wypadku tym na myśli te mury na granicy, kiedy tam potężne karawany szły, a nie myśli o budowaniu budynków, no to nie jest chrześcijaninem. No to było takie ustawienie sprawy przez papieża. No papież troszeczkę za bardzo tam powiedział. No ale biskup, powiedzmy jeden tam w Rhode Island, no to powiedział, napisał na Twitterze, że w tym układzie Biden-Harris, no to szkoda, że nie ma w tym zestawie katolika, no bo nie ma, no Biden się uznaje za katolika, no ale nie jest prawdziwym katolikiem, no patrząc powiedzmy na ten katechizm i te wszystkie 10 przykazań, które tam Kościół nakazuje, no to Biden jest takim kawiarnianym katolikiem. No taka czerwona świnia, która udaje katolika. No i Biden się w wielu sprawach nie zgadza, powiedzmy, z postawą Kościoła katolickiego. W Kościele Episkopalnym, powiedzmy, czyli tym anglikańskim w Ameryce, no to w ostatnim miesiącu jeden z tych biskupów głównych, no to też miał takie kazanie. No i właśnie zaczął mówić o tym rozdzieleniu w Ameryce, o tym, że to się wszystko no tak rozwala, jest rozdzielone, no ale wspomniał o przebaczeniu, no i właśnie powiedział, że jeden z tych popierających Trumpa po prostu tam zaatakował z oponenta politycznego, no ale później go przepraszał za to, że go zaatakował. No i historyjka byłaby dobra, no tyle tylko, że jeżeli duchowny coś zaczyna mówić, no to trzeba dwie strony medalu pokazać. No i jeżeli on nie wspomniał, że jeden z ludzi popierających Bernie Sandersa, no to praktycznie zamordował republikańskiego senatora
No i jeżeli taki pastor właśnie takich rzeczy nie pokazuje ogólnie z obydwu stron, no to wiadomo, jakie ma preferencje. No i a jakby Jezus głosował? No nikt nie wie, jakby głosował. Czy ty wiesz, jakby Jezus głosował? Nikt nie jest w stanie powiedzieć. Wygląda na to, że jednak chrześcijanie bardziej patrzą na konserwatyzm, jednak oddalają się od tego homoseksualizmu, oddalają się od tych skrobanek, oddalają się od tej partii socjalistycznej, która idzie w kierunku jednej partii, tak, zamordyzmu. No to oni sobie zdają sprawę. Jedna rzecz, no to można pomyśleć, no miłość, tak, ścieżka miłości. No ci pastorzy, czy ci księża zawsze mówią o tej ścieżce miłości. No kochaj swojego sąsiada, jak siebie samego. No co to w Ameryce znaczy? No to w Ameryce znaczy, że do tej pory no to jest te wahadło, powiedzmy, co 4 lata wybiera się prezydenta. No i po dwóch kadencjach, po 8 latach, no to z reguły idzie na drugą stronę. Także ten prezydent, no to zawsze się zmienia. No i dopóki są dwie partie i ta połowa amerykańska głosuje czasami na jednych, jedni wygrywają, drudzy wygrywają, no to nigdy to się nie akumuluje do tego, do mordobicia, tak, do zabijania. Tak, także ten kochanie tego sąsiada pozwala na to, że trzeba jednak się uśmiechnąć do tego sąsiada, trzeba coś zagadać. Nie może się nóż w kieszeni otwierać, no bo wtedy jest ta przemoc, jest to wyniszczanie fizycznie, tak jak w Polsce, czy w Rosji, czy na Kubie, czy w Chinach. Zawsze ta partia, która dochodzi, kiedy nie ma demokracji, no to fizycznie wyniszcza swojego przeciwnika. Każdego, kto ma inne zdanie, no to po prostu musi wymordować. No i nie da rady tego wymordować, no bo następne pokolenie, to połowa ludzi nawet wychowanych wśród tych komunistów, no to też połowa będzie miała spojrzenie konserwatywne, połowa będzie miała spojrzenie socjalistyczne, no bo muszą być konserwatyści, muszą być ludzie, którzy zarabiają, którzy robią pieniądze, którzy mają szacunek dla pracy, stwarzają biznesy, bo socjaliści stwarzają tylko oprawkę socjalną, tak? Socjaliści są dobrzy w tym kierunku, kiedy obsługują resztę społeczeństwa, no ale reszta społeczeństwa musi mieć jakiś sukces, musi mieć pieniądze, musi mieć jakiś awans społeczny i tak dalej, no ale musi być zadowolone społeczeństwo życia, tak? Także socjalizm jest dobry tylko względem opieki, no ale względem produkcji jakiegoś dobrobytu, no to niestety nie jest. No wszystkie te państwowe socjalistyczne fabryki, no to jest jedno wielkie oszukaństwo. Także, że to jest uzdrowienie, że ci księża, pastorzy czy rabini, no to co oni jednak muszą powiedzieć, że jest ten system teraz taki walczący, głośny, trochę jest, no dopóki nie ma oszukaństwa, to dopóki nie ma kłamania, fałszowania wyników, kiedy ludzie faktycznie głosują. No teraz Twitter zrobił makabryczną rzecz. Twitter w zasadzie będzie wciągnięty na dywanik przez kongres, no bo oni blokowali wszystkich tych, którzy w zasadzie czytali o tym komputerze Bidena. No i widać, jaka to jest czerwona świnia. No Clintonowa, ona wyczyściła komputer parę lat temu, 30 tysięcy różnych e-maili, ludzie naokoło jej zniszczyli młotkami około 20 telefonów. No ale to jest właśnie to jest ta sitwa, dlatego jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli możesz głosować, no to 3 listopada głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj za zabieraniem broni ludziom, bo to jest podstawowe prawo do obrony.
Nie głosuj za tymi, co głosują za skrobankami, nie głosuj za tymi, którzy chcą zniszczyć kościoły, religię i wiarę. Nie głosuj. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, zdrowia i głosuj na kogo? Na konserwatystów. Nie pozwól, żeby socjalizm